Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Tutaj musiałem włączyć później kamerę, bo jak przyjechałem do Michała, to było tylko były pip, pip, pip. Czujniki parkowania. Czujniki parkowania, tak. No co Michał, malutki silniczek, popatrzcie ile wszędzie dostępu jest, a ty jeszcze narzekasz. A tak jak w tytule, że mechanicy tylko narzekają, to powiem dlaczego. I to nie narzekamy na właścicieli, na robotę, tylko bardziej na konstrukcję, tak? Tak, no tutaj mamy Dacia Sandero, 17 rok, przebiegu w granicach 60 tysięcy, tam niecałe 60 tysięcy. I powiedz nam, który raz był tutaj wymieniany olej? Ja wymieniałem raz i raczej na pewno był zmieniany tylko raz. Teraz będziemy go zmieniać drugi raz, ale to już tak można powiedzieć, że przy okazji. Czyli interwał long life. Bardzo duży long life. To jest samochód mojego sąsiada. On go sprowadził delikatnie uszkodzonego przy przebiegu niecałych 10 tysięcy, z tego co pamiętam. Zrobił go sobie blacharsko, jeździł nim niby na serwis, coś tam sprawdzali i tak dalej, ale się okazało, że oleju nie wymieniali mu ani razu. Ja zmieniałem olej tutaj w 2022 roku, czyli jak samochód miał 5 lat i miał przebieg 48 tysięcy. To była jego pierwsza wymiana. Pamiętam akurat dobrze tą wymianę, bo spuściłem 400 oleju. Czyli auto może iść bez oleju, jakby nie patrząc. Tak, to jak widać, może jeździć bez oleju. Tłukło się okrutnie. Ale wracając do dzisiejszej naprawy, bo to też jest fenomen. Znaczy no fenomen, może nie fenomen, no ale normalnie to powinno wyglądać inaczej. W wielu autach normalnie skonstruowanych to wygląda inaczej. To jest A czekaj, Creative a zanim Technology. przejdziemy, to jest oryginalne czy to zaróbka? Z jednej i drugiej tak ma. To albo jest. Są takie niby dedykowane reparaturki lamp. Tu jest Więc reparaturka. najprawdopodobniej jest to dedykowana reparaturka. No, ale to ok. Nie do tego, nie na ten temat dzisiaj odcinek. Auto przyjechało, bo było wypadanie zapłonu, tak? Tak, wypadanie zapłonu na trzecim A mówiliśmy, cylindrze. jaki to jest silnik? Tak, mówiłem na początku. Ok. Wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze. Wczoraj do mnie sąsiad zadzwonił: Michał, podjedź, zobacz, bo samochód chodzi jak 30, jak on to powiedział. Nie ma mocy, wszystko się świeci. I tak, no tak jak mówię, no, wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze. Pierwsze, co nam się ukazało, znaczy no, co mi się ukazało, bo patrzyłem u niego do wczoraj, wszystko zaolejone. Bardzo dużo oleju na cewkach, na świecach. Czekaj, może znajdę, mam te świece, poczekaj. No ja tutaj pokażę może w międzyczasie, jak wygląda silnik. To nie jest silnik Opla. Jeżeli nie wymieniacie oleju, to zbiera się taki nagar i tak wnętrze silnika wygląda. No, świece mam, ale już trochę wsiąknął olej w szmatkę, ale może odpalimy szybko zdjęcie. Tak. Bo specjalnie zrobiłem zdjęcie właścicielowi. No, widzicie, tak wyglądały świece. Tak Może wyglądały. pokażemy teraz cewki, jak wyglądały, zanim przejdziemy do ciekawszych rzeczy, bo tutaj jest dużo ciekawych rzeczy. Cewki już po części też trochę je przemyłem, znaczy w sensie przetarłem. Ale jak widzicie, jeszcze tutaj olej jest. No całe zaolejone. No Tutaj jest pierwsza olej próba była tylko wymiana i świec. tutaj jest olej. Znaczy miała być taka próba, Tak, ale no taka była. Wymieniłem świece, ale to nie pomogło. Więc no sobie jest uwalona cewka. Ale z racji tego, że wszystkie trzy są w oleju, będziemy zmieniać wszystkie trzy. Tak uzgodniłem z sąsiadem, że robimy to raz, a porządnie, bo tak jak widać, to też jest serwisowane raz na jakiś czas. Tak, czyli lepiej zrobić raz za porządnie, oleju nalać z naddatkiem, Bo bierze. bo bierze. I Kolejny tak. patent ciekawy. Pokrywa zaworów demontowana z racji tego, że przepuszczała olej właśnie Czyli tutaj, gdzie siedzą na te świece. świece, tutaj one pływają w oleju. I teraz. Tutaj tak jak nawet z samej góry widać, no ale to też się już kiedyś pytałem sąsiada, no tak delikatnie nie trafia jak wlewa olej, ale to No ale już dobra, inna ale tu, bajka. tak, bo tutaj choćbyś sobie nie trafił, to tu są takie właśnie powyższe obudówki, że jak się rozleje tu,
no to nie wleci do świecy tędy, nie ma prawa. Chyba, że musiałby lać tutaj z góry. Ale też nie, bo są uszczelnienia na cewkach. Tak, więc tutaj jak nam cewka wchodzi, no to nie wejdzie. Widać, że samochód jeździ w miarę krótkie trasy. Dosyć dużo tej wilgoci jest tutaj u góry. Ale co mnie najbardziej rozbraja w konstrukcjach niektórych samochodów, tak jak tutaj plastikowa pokrywa zaworów, bez uszczelki, wklejana na silikonie, więc... Jednorazówka, jednym słowem. Mocno jednorazówka, no i tutaj nawet fajnie widać. Tu powinno być to, bo to w ogóle nie się działo. Jak ściągnąłem pokrywę, to tak sobie odpadło. Czyli popatrzcie, jak tu był nałożony silikon, także to wszystko opiewało, ale bardziej na zewnątrz. Tutaj to samo. Tak jak to wszystko siedzi. Tutaj to samo. Jak dla mnie chore rozwiązanie, żeby łączyć plastik z aluminium na samym silikonie bez żadnej uszczelki. Ale też co ciekawe, dzwoniliśmy na serwis, bo cewki są niedostępne. Pytałem się specjalnie o pokrywę zaworów i pan jak to fajnie powiedział, no pokrywy mamy na półce, bo wymieniamy je notorycznie. Czyli tutaj też dla was taka przestroga, dla mechaników, albo dla was ściele aut też, jeżeli wam mechanik powie, że w takim przypadku należy wymienić pokrywę, to nie dlatego, że jemu się nie chce czyścić z tego silikonu i nałożyć nowego silikonu czy ta masy uszczelniające jak to woli, tylko przez to, że pomimo tego, że nałożycie, to jest plastik, zgrzany plastik, który się odkształca. Tak, no tutaj nawet można to odłożę i można zobaczyć nawet tutaj po samej osłonie wydechu, jakie te wycieki były też na zewnątrz. Tutaj też widać. Tak, tutaj też spod obudowy, spod rozrządu. I też co mocno mnie tutaj zastanawia, bo duży wyciek jest tutaj. Jak wsadzisz bardziej tam lampkę, to go będzie widać. Mm-hmm. Jest bardzo, bardzo duży wyciek i to tam się też wszystko zlewa. Przejdź sobie palcem na łączenie głowicy z obudową. Łączenie głowicy z obudową, a tu ci chodzi. Myślałem, że od boku. Nie, od góry. No to jest ząbek. No i jak ma uszczelnić plastik? No, bo tutaj przecież plastik siądzie tutaj, a tutaj nam zrobi się szpara. No jest faktycznie. Nie, dla mnie to jest porażka ząbek, rozwiązanie. A z tej strony? Też jest ząbek. No i też jest wyciek. Gdyby była uszczelka nam się dopasuje, ale jak mamy jedno i drugie twarde... Ja spróbuję tak z bokiem to złapać, żebyście widzieli ten ząbek. O, tak teraz go idealnie widać. No patent... Dla mnie to jest naprawdę... Przesada. Chore. I to popatrzcie, będą mówić, że mechanicy narzekają, ale to nie chodzi o narzekanie takie, że nie chce się robić, czy czegoś się nie chce doczyścić, tylko narzekanie na wady konstrukcyjne, bo teraz popatrzcie, przyjeżdża do was takie auto, teoretycznie Dacia, no to trochę auto tańsze w zakupie, tak? Teoretycznie powinno być tańsze w obsłudze. Dostęp do tego tutaj w komorze jest niezły, żeby głowicę ściągnąć i tak dalej, czy motorem wyjechać. Natomiast tutaj, żeby wyciągnąć, zanim przejdziemy, co chciałem do końca powiedzieć, to żeby ściągnąć ten pokrywę zaworów, to co trzeba ściągnąć? Kolektor ssący. Też dojście jest jakie jest, ja się tutaj trochę ratowałem ściągnięciem emblematu ze zderzaka. Tutaj mamy takie plastiki, które nam trzymają chłodnicę i cofnąłem sobie chłodnicę maksymalnie do tyłu. Bo może pokażemy, jaki duży jest ten kolektor, żeby każdy sobie zdawał sprawę. Kolektor nam przychodzi tak, także ta górna część tutaj zasłania nam dostęp do pokrywy. Jest skręcany na cztery śruby, dwie od góry, dwie od dołu, no ale jak mamy to w ten sposób, no to śruby są, tak jak widać, w jakich miejscach. Do tych dwóch jest takie właśnie, no średni jest dostęp. Trochę trzeba się pokombinować, bardziej do tej. A kolektor też jest tam od środka, od wewnątrz, niezaczysty. No skoro gubi olej, no to gdzieś, no, gdzieś jest, go musi, gdzieś go musi gubić. W większości aut, jak ktoś przyjeżdża na wymianę świec, no to taka wymiana zazwyczaj trwa bardzo szybko, bo zdejmujemy albo moduł cewki, albo cewki po kolei, wykręcamy świece, jeżeli tam nie ma oleju, wszystko jest ok, zakręcamy, auto jedzie, tak? A tutaj, żeby nawet sprawdzić, czy świeca jest ok, czy olej tam się nie dostaje, to już zawsze musimy ściągać kolektor.
A czy nie, tutaj cewki wyciągniemy. Wyciągnie cewki? Tak, no bo tak jak mówię, tu pierwsze zmieniłem same świece na próbę. Czyli jak jest kolektor, tutaj się da wyciągnąć? Tak. Świece tylko tutaj nie dało się wyciągnąć do dekla. Tak, nie wyciągniemy dekla, jeśli nie ściągniemy. Myślałem, że jest taki już patent, że. Ale w którejś było tak chyba Dacia, że nie dało się wyciągnąć jednej cewki albo w którymś Audi, gdzie kolektor nie, trzeba było. Nie, było w Dacia albo 1.4, albo 1.6. Tak, to u Halme, nie? Tak. No, to tam było, to tam sobie pomyliłem z tym. Trzeba demontować kolektor, ale któraś renówka wcześniejsza chyba 1.6 też tak miała, że ten kolektor sący był taki. To tutaj zwracam honor, przynajmniej jest dostęp do wymiany świec. I to bo tam był chyba czterocylindrowy. Tak, i do jednego tamte, się nie dało dojść. Tamte były czterocylindrowki. A też ciekawą rzecz pokażemy, co znalazłem. No pewnie. W pięcioletnim samochodzie? Pewnie. Bo musimy drzwi mieć auto. Tak, auto mam podniesione i pokaż Michał, co nam chcesz jeszcze ciekawego pokazać. W siedmioletnim aucie, nie w pięciu, pomyliłem się. W siedmioletnim aucie. I z przebiegiem jakim? 50 tysięcy. Ugniło. Już zgniła śruba od łączników. No fajnie. A nie słychać było tego, jak jechałeś? Było słychać, bo no. Też mi właśnie mówił, że jak już będę, żebym zerknął, bo coś sztuka. To też zerknąłem. No i tutaj przy okazji pokazujemy właśnie te wycieki. Te wycieki, bardziej od tyłu jak dasz. O, no, nawet po płosi się dobrze ładnie. Tutaj dobrze widać, jak dasz do góry. Tutaj to zbliżymy, o. Że ten wyciek tam się ciągnie właśnie całkowicie od pokrywy zaworów. Mhm, jest. No i tutaj też. No, dobrze, wszystko. Pokażemy, żeby nie być gołosłownym też kolektor naczynową pokrywę zaworów i że też przychodzi oryginał. Na miejscu mieli. No, tutaj do serwisu mamy blisko, to możemy jeździć. Problem z cewkami, bo na cewki trzeba poczekać parę dni. Ale miejmy nadzieję, że... Zapakowane porządnie. Przyjdą. Kulki do zabawy dań. No. Nówka sztuka. W większości aut, jak odwrócisz Michało jeszcze na chwilę, to tutaj, tak jak widzieliście nieraz, takie mają rowki, gdzie uszczelka trzyma. Można by wtedy wymienić, jeżeli to byłby pokrywa, nie wiem, metalowa. Nawet Volkswagen, jak ma te pokrywy plastikowe czy Opel, to dopóki te rowki co trzymają i ta pokrywa nie jest odkształcona ewidentnie, no to wystarczy za kilka złotych wymienić uszczelkę. Tutaj zazwyczaj były takie też o-ringi, nie? No i ta uszczelka też ma swoją grubość, no i można ją śmiało z odpowiednim momentem, tak jak tutaj były takie ograniczniki zawsze, żeby za mocno też jej nie rozpłaszczyć, dokręcić i to trzymało. Tutaj w tym przypadku silikonu też nie damy jakąś dużą górę, bo po pierwsze to będzie kiepsko wyglądało, po drugie też nie chcemy, żeby nam się do środka ten silikon tutaj dostał. Tak samo tutaj. Jak mamy dwie płaskie powierzchnie, no to nie jesteśmy w stanie dać dużo silikonu, bo go wypcha w każdą stronę. Dokładnie, a tutaj jak jest to łączenie właśnie tych... To taki odlew czy pęknięcie? Nie, odlew taki kiepski. Oryginalny. Tak, jakoś to będzie. No także tutaj, tak jak w tytule, że mechanicy tylko narzekają, to nie narzekamy dlatego, że coś jest nie tak z robotą, bo my możemy wszystko robić, tylko tutaj teoretycznie niedroga obsługa auta, no bo ile kosztuje cewka teraz tam w serwisie, pamiętasz? 250 zł. Czyli razy, czy to ile mamy? 750. 750 pokrywa... Chyba 500 coś, albo coś 500-600 zł, jakoś tak, teraz no to, ci dokładnie nie powiem. To jest ponad 1200 zł, 1250, świece, to jest pewnie 1300, filtry, olej i nam się robi lekko 2000 za taką naprawdę szybką robotę i przy przebiegu niewielkim. No przebieg naprawdę, tak mówię, 50-60 tysięcy jakoś, niecałe. No, także w tym odcinku to jest wszystko. Czekamy na pozostałe części. No i składamy.
Oby to wszystko pomogło i oby nie ciekło na tych zębach. Kurde. Jest drama. Miał tylko kiwać cały czas głową. Ja jestem zniesmaczony od wczorajszych klocków moich, ale to pewnie pokażemy też. Ale to też pokażemy w kolejnym odcinku, a może dzisiaj nawet pokażemy, dlaczego Michał będzie tytuł toczył tarczę, a nie wymienił. O. Tak? Bo jestem Żyd i... Nie Żyd, ale to wyjaśnimy w kolejnym odcinku. Dzięki i pozdrawiamy. Cześć.